Dzień dobry, witam, to rozmowa Piaseckiego, a w niej Tomasz Trela, poseł Lewicy, wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji do Spraw Inwigilacji Systemem Pegasus. Dzień dobry, witam panie pośle. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Czy lewicowa minister mówiąca o koledze z rządu, że o ile ona wybiera pracę, to on wybiera komentowanie, to nowy standard relacji i no, takich komunikacji wewnątrz koalicji? Nie, to nie jest nowy standard, natomiast to są jakieś, tak to odbieram, wzajemne animozje, czy wzajemne niedomówienia. Ale po co one koalicje? I czemu lewica podejmuje tę rękawicę, albo wręcz rzuca tę rękawicę, bo to nawet trudno powiedzieć, że to jest podjęcie rękawicy. To znaczy, ja powiem tak. Ja staram się posługiwać językiem koalicyjnym na zasadzie, jak mam coś do kogoś, to biorę telefon, dzwonię, spotykam się i wszystko sobie wyjaśniam. Staram się nie uprawiać polityki twitterowej, przynajmniej takiej personalnej, jednoznacznej, bo raz to zrobiłem w tej kadencji i uważam, że to było bardzo złe, jeżeli chodzi o Szymona Hołownię i jego zagrywki co do liberalizacji prawa aborcyjnego kilka miesięcy temu. Bo w koalicji trzeba ze sobą rozmawiać twardo, ale nie w studiach telewizyjnych i nie na Twitterze, tylko indywidualnie na posiedzeniach rządu, na zespołach parlamentarnych, wewnętrznych spotkaniach i tak dalej. Chce mi pan powiedzieć, że Dziemianowicz nie ma numeru telefonu do Paszyka? Na pewno ma, natomiast chcę powiedzieć tak, więcej rozmów indywidualnych, mniej rozmów medialnych i to będzie lepiej dla koalicji, bo ja spotykam obywateli, którzy jak widzą tego typu, i nie mówię akurat o wczorajszej wypowiedzi pani minister Dziemianowicz-Bąk, tylko jak w ogóle widzą ministrów, którzy czasami wbijają sobie takie polityczne Uksańce, to się podchodzą, pytają, panie pośle, wszystko jest dobrze, czy wy się rozwalicie, nie rozwalicie? To jest naprawdę nam niepotrzebne. Czyli krótko mówiąc, Dziemianowicz-Bąk popełniła błąd. Znaczy, najdelikatniej mówiąc. Krótko mówiąc, uważam, że tego typu sprawy powinny być wyjaśniane między ministrami, a nie w studiach telewizyjnych, bo Krzysiek Paszyk się też odpalił, bo jeszcze w trakcie wywiadu tweetuje. To jest naprawdę niepotrzebne. Przecież dzisiaj jest poniedziałek, można zacząć dzień od wspólnej rozmowy. Przecież wiedzą, jakie mamy nasze stanowisko co do kredytu 0%. To stanowisko się nie zmieni w tym zakresie, więc no, trzeba się z tym po prostu pogodzić i szukać innego rozwiązania, jak się jest ministrem. Zwłaszcza, że mieliście przy okazji rocznicy wyborów 15 października zacząć demonstrować siłę, jedność, przyjaźń. A tutaj ani jedności, ani przyjaźni, ani siły, no bo w zwarciu siły nie ma. Jest więcej jedności, mam wrażenie, niż takiej wzajemnej zrozumienia, szacunku i przyjaźni. Dlatego, że ja zawsze wychodziłem z takiego założenia. Jeżeli mamy wspólne cele, to je realizujemy. Jeżeli mamy różnice, to szukamy porozumienia i każdy robi krok do tyłu, żeby wszyscy razem mogli zrobić jeden krok do przodu. A tu mam wrażenie, że nam trochę tego brakuje. Bo jeżeli dwie partie koalicyjne mówią, kredyt 0% to jest zły pomysł, to nie wiem, po co dwie kolejne partie koalicyjne mówią, to jest najlepszy pomysł na świecie. Nie, trzeba szukać innego rozwiązania. No bo Koalicja Obywatelska miała ten pomysł wpisany do swoich 100 konkretów na pierwsze 100 dni rządu i trudno je odpuścić. Dzisiaj no powiedzieć swoim wyborcom, słuchajcie, żartowaliśmy, nie będzie kredytu 0%, bo się Lewica nie zgadza. Nie, to nie chodzi o to. To chodzi o to, że każda partia polityczna szła ze swoim programem wyborczym, tylko żeby realizować w pełni swój program wyborczy, trzeba wygrać wybory. Jeżeli się wyborów samodzielnie nie wygrało, to trzeba mieć takie umiejętności negocjacyjne, żeby do swojego programu przekonać. No tylko, żeby nie powiedzieć, Koalicja Obywatelska jest hegemonem koalicyjnym, Donald Tusk jest, czy lider Koalicji Obywatelskiej, Platformy Obywatelskiej jest premierem, wobec czego może więcej, duży może więcej. Takie było kiedyś hasło. Wie pan, to jest prawda, ale duży bez mniejszego w tym znaczeniu nie może nic tak na dobrą sprawę, bo cały czas jest potrzeba 231 głosów w parlamencie, żeby głosować ustawy. Powiem bardzo wyraźnie, u nas nie ma decyzji, że na pewno będzie kobieta albo na pewno będzie mężczyzna. Na pewno będzie kandydatka bądź kandydat Lewicy. Ale na pewno będzie kandydat właśnie. Bo to jest też pytanie, czy po prostu nie uznać, że te wybory prezydenckie to jest moment, w którym Lewica może sobie odpuścić. Poprzecie Trzaskowskiego, załatwicie z nim parę lewicowych postulatów, które on się zobowiąże realizować, kiedy zostanie prezydentem i będzie wilk syte i owca cała i nikt nie dostanie takiego kompromitującego wyniku rzędu 2,2 jak Robert Biedroń. Nie wiem, co musiałoby się wydarzyć na dzisiaj, żeby Lewica nie wystawiła swojej kandydatury na urząd prezydenta. Oczywiście można w polityce wyobrażać sobie wszystkie rzeczy, wszystkie ręce na pokład. Koalicja 15 października ma jedną kandydaturę, wszyscy gramy na jednego i do jednej bramki. Natomiast na dzisiaj nie ma takiego scenariusza, nie ma takich rozmów. Ale mówi pan, że można to sobie wyobrazić. Wie pan, w polityce wszystko można sobie wyobrazić i w polityce można sobie wyobrazić koalicję czteropodmiotową, czteropartyjną. W polityce nawet można wyobrazić sobie partię Razem, która nie jest w rządzie, a jest w koalicyjnym klubie Lewicy, która czasami wspiera, czasami mniej wspiera. Wszystko można sobie wyobrazić. Bo też prawda jest taka, że na Lewicy to się nikt nie rwie do tego kandydowania, prawda? Wie pan, no, znaczy, może Agnieszka Dziemianowicz-Bąk by chciała, ale z drugiej strony wiadomo, że jeśli ktoś wystartuje, to będzie musiał odejść z rządu i Gawkowskiego, i Dziemianowicz-Bąk, i Kotulę, moim zdaniem to silnie przeraża. Ale wie pan,
Powiem panu bardzo tak szczerze i bardzo brutalnie. Jeżeli partia podejmuje decyzję, to w partii się jest nie dlatego, że się jest pięknym, cudownym i wspaniałym, tylko partia prosi, partia sugeruje i partia rekomenduje. Tak samo jak koleżanki i koledzy dostali rekomendacje na ministrów, jeżeli zarząd, Rada Krajowa Nowej Lewicy uzna, że najlepszą kandydatką bądź najlepszym kandydatem jest ten i ta, to oczywiście on musi wyrazić zgodę, ale nie będzie tak na zasadzie, ja mam swój indywidualny interes, który jest ważniejszy niż interes lewicy. Czy chce pan powiedzieć, będzie decyzja, jeżeli będzie decyzja i to w przekonaniu ludzi lewicy będzie najlepsza kandydatura tej osoby, to ta osoba będzie kandydować. No, tak jest w partiach. To wie pan, to skończyły się czasy na zasadzie takiej, ja chcę, to będę, ja nie chcę, to nie będę. No tak, ale z niewolnika nie ma pracownika, a z kogoś zmuszonego nie ma dobrego kandydata nie, na prezydenta. Ale wie pan, no jeżeli ktoś podejmuje w imieniu lewicy zobowiązanie, że jest ministrem, wiceministrem, parlamentarzystą, europarlamentarzystą, samorządowcem, to w pewnym momencie przychodzą ludzie lewicy, mówią, posłuchaj, myśmy rekomendowali cię na to stanowisko, ty dzisiaj powinieneś nas reprezentować w tym wyścigu i będziemy robić wszystko, żebyś prowadził lewicę, reprezentował lewicę i walczył o wynik lewicy jak najlepszy.